Witam serdecznie. Moim gościem jest Dariusz Zawistowski, sędzia Sądu Najwyższego, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Dzień witam dobry. Serdecznie, panie sędzio. Panie sędzio, kto dziś kieruje pracami Sądu Najwyższego? No w tej chwili pani prezes Gersdorf. Ja przypominam, że byłem cały czas osobą zastępującą tylko pierwszego prezesa podczas nieobecności. No i koncepcja była taka, że no ponieważ status pani prezes no jest podważany przez część władz, więc no staraliśmy się uniknąć chaosu, który mógłby być z tym związany. No gdyby pewne czynności, które wymagają na przykład jakiegoś formalnego podpisu decyzji, pani prezes podejmowała, no bo to groziło różnymi konsekwencjami. No a poza tym przez pewien czas pani prezes rzeczywiście była nieobecna, więc wtedy, kiedy była nieobecna, to jakby naturalną rzeczą, że ktoś ją musi zastępować. No i teraz w naszej ocenie sytuacja się radykalnie zmieniła po tym postanowieniu zabezpieczającym Trybunału Luksemburskiego, no bo tutaj były podnoszone cały czas przez Sąd Najwyższy argumenty, że pani prezes jest nadal pierwszym prezesem, bo ma konstytucyjną kadencję i ta kadencja nie mogła być skrócona, z tym, że nie było takiej możliwości przesądzenia tego w ramach jakiejś prawnej procedury, bo tam były podnoszone argumenty, ale no nikt tego formalnie nie przesądził. Czyli pani prezes dzisiaj podpisuje wszystkie dokumenty już od poniedziałku praktycznie, no bo tutaj no po tym orzeczeniu TSUE uznaliśmy, że takie rozstrzygnięcie Międzynarodowego Trybunału zapadło, że ono potwierdza status pani prezes, no bo tutaj jednym z tych takich postanowień, o których możemy mówić, no to jest to stwierdzenie, że nie można powołać pierwszego prezesa ani wyznaczyć osoby pełniącej obowiązki, więc w naszej ocenie no to jest jednoznaczne też potwierdzenie statusu dotychczasowego pierwszego prezesa. Czyli pan pozostaje prezesem Izby Cywilnej? Ja pozostaję prezesem Izby Cywilnej i pani prezes nie cofnęła mi tego pełnomocnictwa czy upoważnienia do działania w jej imieniu w czasie, kiedy jest nieobecna, więc teoretycznie mogę też w tym czasie, kiedy no, taka potrzeba istnieje, zastąpić panią prezes. Dobrze, panie sędzio, a co się dzieje z sędziami? Wracają do pracy? Tak, i to mogę powiedzieć, że właściwie na chwilę obecną mamy deklarację 100% tych potencjalnie zainteresowanych o tym, że wracają, dlatego że no w międzyczasie jeden z kolegów w Izbie Cywilnej skończył już 70 lat, no i on uznaje, no i raczej podzielamy tą ocenę, że no w związku z tym nie ma już możliwości powrotu, natomiast pozostali sędziowie we wszystkich izbach tych starych, mówiąc umownie, no złożyli te oświadczenia, że chcą wrócić do służby. A czy któryś już ma z tych sędziów, którzy powrócili do Sądu Najwyższego, ma już wyznaczoną wokandę? Z tego co wiem, w Izbie Karnej już chyba są posiedzenia wyznaczone. Natomiast jeżeli chodzi o Izbę Cywilną, to planowane są posiedzenia na grudzień. No ja mam zamiar uwzględnienia tych sędziów, którzy wrócili. Posiedzenia, które będą wyznaczone na grudzień. Zresztą tutaj dodam jeszcze, że to z przyczyn technicznych właściwie nie jest możliwe, dlatego że posiedzenia na listopad były wyznaczone wcześniej. A poza tym no, też wszyscy liczymy, że do tego czasu sytuacja będzie jeszcze klarowniejsza niż w chwili obecnej. Rozumiem. Panie sędzio, jak to jest z tym zabezpieczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Czy jeśli o nie chodzi, wszystko jest jasne? Znaczy, jeżeli chodzi o samo postanowienie, no to moim zdaniem jest jasne. Natomiast jeżeli chodzi o skutki, no to one może nie są oczywiste zupełnie, dlatego że no zawsze tego rodzaju postanowienie, no, które ma kilka elementów i nie ma takiego no, bardzo rozbudowanego też uzasadnienia, no to wymaga to jakiejś wykładni przy zrozumieniu tego rozstrzygnięcia. Natomiast, a czy można się od niego odwołać? No, moim zdaniem nie. Ja nie uważam się za specjalistę od prawa europejskiego, ale no, były wypowiedzi takich osób, którym ufam i tutaj raczej jednoznacznie mówi się o tym, że zaskarżenie nie jest możliwe, natomiast sam Trybunał
przewiduje możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia, ale to nie w wyniku środka odwołania, zaskarżenia, tylko na skutek zmiany okoliczności i w związku z tym no, nie wykluczam na przykład, że taka zmiana może być dokonana 16 listopada po tym wysłuchaniu Polski w ramach właśnie tego postępowania dotyczącego zabezpieczenia. Natomiast jeżeli chodzi o wykładnię, no to pewne rzeczy też są jasne. To znaczy wydaje się nam, że to rozstrzygnięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które potencjalnie objęte są tym postanowieniem zabezpieczającym. Uważamy, że jednym z tych podmiotów jest też Sąd Najwyższy jako organ państwa. No i ze swojej strony robimy wszystko, co możliwe, żeby dostosować nasze działania do treści postanowienia, a on jest generalnie adresowany do polskich władz, więc każda z władz powinna we własnym zakresie no też zdecydować, co może zrobić, żeby najpełniej zrealizować cel tego zabezpieczenia. No bo tutaj fundamentalną kwestią jest to, że wszystkie władze powinny w dobrej wierze postępować no i zrealizować to, o co Trybunałowi chodzi. A wola no z kolei też jest, wydaje mi się, dość jednoznaczna. Panie sędzio, dochodzą nas takie słuchy i z Kancelarii Prezydenta i z Ministerstwa Sprawiedliwości, że rządzący uważają, że sprawa jest bardzo skomplikowana i wcale nie tak oczywista, jak mówią o niej niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego i eksperci od prawa europejskiego i że pojawi się nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Co do tego, że ta nowelizacja powinna się pojawić, jakby jest pełna zgoda, bo w rozmowie z Rzeczpospolitą sędzia Wojciech Kattner powiedział, że on sobie wyobraża, że taka nowelizacja powstanie, ale że będzie miała na celu zapewnienie sędziom, którzy orzekają w tej chwili, że ich jakby ten wcześniejszy stan spoczynku nie obejmie. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości widzi to zupełnie inaczej. Mówi się wprost, że planuje przygotować taką ścieżkę dla sędziów, którzy wracają, co oznacza, że musieliby stanąć przed KRS-em i czekać na nominację prezydenta. Czy pana zdaniem takie postępowanie jest w ogóle dopuszczalne? To znaczy, jeżeli chodzi o samą możliwość uchwalenia jakiejś ustawy, no to ja oczywiście nie widzę żadnych przeszkód, tylko że no właśnie treść tej ustawy powinna odpowiadać treści zabezpieczenia i postanowieniom i jakby celom tego zabezpieczenia. I tutaj przecież się znalazło wyraźnie takie stwierdzenie, które nakazuje naszym władzom niezwłoczne podjęcie czynności, które pozwolą tym sędziom wrócić na dotychczas zajmowane stanowiska z zachowaniem pełnych uprawnień co do uposażenia no i z tych funkcji, które były sprawowane. Więc tutaj wydaje mi się, że cel jest czytelny. Chodzi o przywrócenie stanu na dzień 3 kwietnia. Tak zresztą można wyczytać z treści tego postanowienia, że chodzi o przywrócenie stanu sprzed wejścia w życie ustawy. Więc wydaje mi się, że tutaj oczywiście pewne przepisy są możliwe, bo można wprowadzić ustawę, która na przykład wydłuży vacatio legis ustawy albo na przykład zawiesi stosowanie części przepisów, tak jak to zrobił Trybunał. I jednocześnie zostaną uregulowane jakieś kwestie, no, które wymagałyby uregulowania, bo tutaj szereg rzeczy może budzić rzeczywiście wątpliwości, jak to technicznie na przykład należałoby zrobić. Natomiast koncepcja, o której słyszałem z włączeniem do tego Rady Sądownictwa i prezydenta, no wydaje mi się zupełnie niezrozumiała, bo tutaj przecież nie chodzi o ponowne powoływanie sędziów. To są przecież osoby, które były już sędziami i Trybunał właśnie nie kwestionuje ich statusu jako sędziów, tylko nakazuje przywrócenie ich do orzekania. Więc tutaj tego rodzaju formuła moim zdaniem byłaby niezrealizowaniem tak naprawdę treści postanowienia o zabezpieczeniu i gdyby takie działania były podjęte, to myślę, że one się spotkają z reakcją Trybunału, bo jak wydaje mi się, to cel tego zabezpieczenia był zupełnie inny. Panie sędzio, a jak to jest, ta nowelizacja powinna powstać czy musi powstać? Znaczy, obojętnie jaka załatwiająca kwestię tych sędziów, którzy... Znaczy ja nie wiem, czy powinna i czy musi, na pewno może powstać, bo według mojej oceny to z samej treści postanowienia wynikają już pewne działania, które muszą być podjęte. Na pewno może być
dokonana nowelizacja. Uważam nawet, że to byłoby pożyteczne, bo jeżeli są jakieś wątpliwości, no to poprzez wprowadzenie określonych przepisów regulujących pewne kwestie w sposób no, nie budzący wątpliwości, tych wątpliwości można by było uniknąć. Tutaj Trybunał w jednym z tych tez mówi coś takiego, że no jakby przywrócenie tych sędziów do możliwości orzekania z zagwarantowaniem ich pełnych praw, które mieli, no nie niesie za sobą żadnego ryzyka, dlatego że dopiero w ostatecznym rozstrzygnięciu można przesądzić, jaki jest status. No jeżeli weźmiemy pod uwagę ten fragment stanowiska Trybunału, to mi się wydaje, że tutaj dla Trybunału było oczywiste, że nie chodzi o to, żeby oni mieli ten status przesądzony dopiero w momencie, kiedy zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie, tylko że już na czas trwania postępowania powinni uzyskać ten swój pierwotnie status, który mieli. Więc wydaje mi się, że tutaj już nawet w samym tym orzeczeniu Trybunał, używając takiego sformułowania, że niezwłocznie należy podjąć czynności, które umożliwią im wykonywanie tych dotychczas zajmowanych funkcji, no nie wymaga regulacji ustawowej w tym zakresie, co do statusu sędziów. Natomiast no jeżeli taka regulacja się pojawi i potwierdzi wolę Trybunału w formie ustawy, to wydaje mi się, że oczywiście nie będzie żadnych problemów. No bo tutaj Trybunał zadziałał tak trochę jak bezpiecznik, żeby się nie okazało, że powiedzmy za kilka miesięcy, czy może nawet i dłużej, nie będzie już powrotu tych sędziów, bo w ich miejsce będą... A takie historie już znamy, więc... Znaczy, no tu są jakby dwa bardzo ważne elementy. To, co właśnie Trybunał podkreśla między innymi, mówiąc, że nie wolno powoływać nikogo na te stanowiska sędziowskie, czyli jakby mówi, że ten stan jest zamrożony, jeżeli chodzi o status tych sędziów, a po drugie no właśnie nakazuje uwzględnienie stanu sprzed dokonanej nowelizacji. No a kwestią fundamentalną jest to, że przyjmuje się, że no prawo europejskie ma być realizowane w sposób efektywny. A po to, żeby właśnie zapewnić tą możliwość zrealizowania no w pełnym zakresie tego orzeczenia końcowego, które no może uwzględniać skargę komisji, bo wydaje mi się, że samo uwzględnienie tego wniosku o zabezpieczenie no też jest pewnym sygnałem, że tutaj Trybunał Sprawiedliwości no jakieś argumenty po stronie komisji widzi, skoro zdecydował się na dokonanie zabezpieczenia. No to chodzi właśnie, tak jak pani redaktor mówi, żeby nie doprowadzić do takiego stanu, że na przykład za 3 czy 4 miesiące nie wiemy, kiedy zapadnie to orzeczenie, może nawet później. No jakby zamrozić ten stan, który mieliśmy przed wejściem w życie ustawy. I tutaj no też trzeba podkreślać, że to nie chodzi przecież nawet o całą ustawę, tylko te przepisy, które dotyczą tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku z uwagi na ukończenie 65 roku życia. Panie sędzio, czyli mówimy o tych miejscach, które są zajęte przez sędziów, którzy po zawiadomieniu prezydenta, że przechodzą w stan spoczynku, oni, część zresztą z nich wyraziła gotowość, tylko nie orzeka jakby w tym czasie, żeby nie powodować komplikacji. Ale z kolei dwie nowe izby, Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, one jakby są nowymi tworami i rozumiem, że tutaj o podważeniu wyboru tych sędziów do tych izb nie może być mowy. To znaczy na pewno wprost postanowienie o zabezpieczeniu tego nie dotyczy. Natomiast musielibyśmy się zastanowić, czy biorąc pod uwagę no, tą liczbę na przykład sędziów, którzy pozostali, którzy mogą wrócić i tych, którzy zostali powołani, nie ma tutaj czegoś w rodzaju nadwyżki. No, taka wątpliwość może dotyczyć Izby Cywilnej, gdzie mamy, nie wiem jak to by było w przypadku Izby Karnej, bo tam niezależnie od tych sędziów, którzy wcześniej odeszli, teraz wracają i tych nowo powołanych, mamy jeszcze 8 sędziów, którzy są objęci procedurą nominacyjną, a do których prezydent nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji. Więc tutaj jest pewien problem, no jak te osoby, w jaki sposób powinno się je uwzględniać. No wydaje mi się, że one powinny być co do zasady brane pod uwagę, bo te miejsca na czas trwania postępowania konkursowego są jakby zajęte. No a mieliśmy jeszcze tutaj po drodze no bardzo ważne wydarzenie no w postaci tego zabezpieczenia
Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tutaj no, też sytuacja nie jest do końca, nie jest do końca oczywista. Było też zabezpieczenie, którego dokonał Sąd Najwyższy przy okazji tego pytania prejudycjalnego. I tutaj chciałbym przypomnieć, że była kwestionowana możliwość takiej formy zabezpieczenia w postaci zawieszenia stosowania przepisów. Nawet pojawiały się takie argumenty, że to jest w ogóle niemożliwe, że to jest orzeczenie w związku z tym nieistniejące. No i chciałbym zwrócić uwagę, że Trybunał właśnie teraz zastosował właśnie taką formę zabezpieczenia, zawiesił stosowanie tych przepisów, a sytuacja jest bardzo zbliżona, bo tutaj chodzi o możliwość zabezpieczenia orzeczenia, które ma zapaść z punktu widzenia prawa europejskiego. I myśmy cały czas podkreślali, że takie przypadki zabezpieczenia już właśnie na tle zabezpieczenia wykonania orzeczeń TSUE były stosowane, więc mamy tutaj też właściwie potwierdzenie, że ocena Sądu Najwyższego też była usprawiedliwiona, jeżeli chodzi o zastosowanie takiej możliwości zabezpieczenia. Ale ta nie przemówiła. No. No nie przemówiła, ale nie przemówiło też zabezpieczenie, którego dokonał NSA. Bo no w końcu pojawiła się taka interpretacja, że to właściwie nikogo nie dotyczy. Ani KRS-u, bo KRS mówił, że to dotyczy prezydenta, a prezydent mówił, że nie dotyczy jego. Więc to jest też taka trochę dziwne podejście do orzeczenia NSA, no bo się okazuje, że ono rzekomo nie miało żadnego adresata. I sytuacja jest o tyle niejasna, że to postępowanie nie jest zakończone. I nawet trudno się nam dowiedzieć, na jakim etapie jest to postępowanie, no bo są tylko jakieś takie fragmentaryczne doniesienia, które by wskazywały na to, nie wiem, czy to jest wiedza rzeczywista, że KRS jeszcze tych odwołań nie wysłał do NSA. Więc postaramy się też jakoś to zweryfikować, bo to z punktu widzenia statutu tych nowo powołanych sędziów moim zdaniem ma istotne znaczenie. Panie sędzio, a jak pracuje się dziś w Sądzie Najwyższym? Chodzi mi na początek o sprawność. No to już od dłuższego czasu alarmowaliśmy wręcz, że te zmiany spowodują bardzo negatywne skutki. No i to niestety wszystko się potwierdziło, dlatego że no, w przypadku na przykład mojej izby, w której orzekam, czyli Izby Cywilnej, no, mieliśmy przed tymi ostatnimi nominacjami 16 sędziów na 35 etatów, więc można sobie wyobrazić, jak to wpłynęło na możliwość wyznaczania posiedzeń w sytuacji, kiedy jeszcze był ten szczyt okresu urlopowego za nami, a wielu sędziów, którzy no, mieli odejść na podstawie tych przepisów, miało zaległe urlopy i już wcześniej właściwie nie orzekało. No, efekt jest, można powiedzieć, dość dramatyczny, dlatego że mieliśmy w tej sytuacji, kiedy była pełna obsada przed tymi zmianami, albo prawie pełna, bo ona właściwie nigdy nie była pełna, no bardzo już dobrą właściwie sytuację, bo po rozpoznaniu tych spraw na przedsądzie się mniej więcej czekało 2 miesiące na rozprawę czy posiedzenie niejawne już do rozpoznania skargi kasacyjnej. No i tutaj teraz pytam kolegów przewodniczących, więc tak sygnalizują mi, że no przy tej ilości posiedzeń, które mogliśmy do niedawna wyznaczać i ilości spraw, które czekają, to się wydłuża mniej więcej do roku czas oczekiwania. No, czyli no dramatycznie się wydłużył i teraz no wyjście z tych zaległości oczywiście będzie... Plus nowy wpływ. Będzie, no tak, bo sprawy cały czas wpływają, czyli no ta liczba spraw, które czekają na rozpoznanie, no cały czas lawinowo narasta. Tutaj no chciałbym przypomnieć, że do Izby Cywilnej wpływa ponad 5 tysięcy spraw rocznie, no czyli to jest kilkaset spraw miesięcznie. Jak jest 16 sędziów, no to trudno jest taką liczbę spraw załatwić, więc tutaj nie mieliśmy żadnych możliwości, żeby jakoś no, temu procesowi zapobiec. To, co się dało, to oczywiście robiliśmy, bo w tym składzie, który został, były cały czas wyznaczane posiedzenia. No teraz teoretycznie tych posiedzeń, znaczy może nie teoretycznie, tylko praktycznie nawet, będzie zapewne więcej, bo na grudzień już no, da się wyznaczyć więcej posiedzeń niż na przykład na listopad.
Także tutaj jakaś poprawa nastąpi, ale to jeżeli nawet się uda zbliżyć do, jak tak my mówimy, pokrycia tego bieżącego wpływu spraw, to to w żaden sposób nam nie zmniejszy zaległości. To będzie wymagało naprawdę bardzo ciężkiej pracy i to znowu będzie proces na wiele miesięcy, podejrzewam, czy nawet może więcej niż rok to potrwa, zanim mniej więcej wrócimy do tego, co już było. No. Miejmy nadzieję, panie sędzie, że kolejne reformy i kolejne zmiany nie spowodują, że te wyniki sprawności będą jeszcze gorsze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był sędzia Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a ja zapraszam na jutro na Rzecz o Prawie na godzinę 13:00.